Cześć, witajcie, tu Andrew. Dobra. No dzisiaj pogoda, no może dla dzieci dobra, może dla dzieci naprawdę dobra, bo jest śnieg, śnieg się utrzymuje, ale dla nas kierowców pogoda jest do dupy, bo jest minus 12 stopni, jest godzina 11. Spędziłem godzinę odświeżając samochód, a później strobiąc go, żeby doprowadzić do stanu używalności. Więc można sobie wyobrazić moje niezadowolenie. Poruszam się po mieście z prędkością 40 na godzinę, momentami 25. Mimo tego, iż posiadam super opony zimowe, wielosezonowe, ale o homologacji zimowej. Więc minus 12 stopni, jest lód na ulicach, zwłaszcza na bocznych, gdzieś tam w centrum miasta jest posypane, ale niestety na drogach bocznych, osiedlowych, kurwa, nic nie widać. Jest mega boczna droga, jest mega ślisko, trzeba mega uważać, tam już mamy ograniczenie tempo under 30, że poniżej 20 mam jechać, to jest strasznie, z tego względu, że no nie idzie po bocznych drogach jechać, idzie się po 10-20 na godzinę, na zasadzie na hamulec, leciut minimalnie się potoczy do przodu i tak się toczymy po tych bocznych drogach. W centrum jest dobrze, jest czarno mokro, zasolone, ale już się troszeczkę obawiam o moje podwozie na wiosnę, trzeba będzie pełne mycie podwozia zrobić o tej soli. No sypnęło wczoraj, sypnęło w Wigilię, no dobra jest. Pierwsza rzecz, słuchajcie, podzielę tą część na podziękowania za cały poprzedni rok, za rok 2021, który się umownie nazwijmy od Wigilii do Wigilii. Podziękowania dla tych, którzy mi nie pomogli, nie wspierali, oraz podziękowania na prawdziwe, serdeczne dla tych, którzy jednak wspierali. Zacznijmy od tej pierwszej grupy, ponieważ jest większa. Ja rozumiem, że jest cała masa hejterów, którzy nienawidzą tego, że ktoś ma hobby, że coś robi, że coś chce od życia. Ja rozumiem, że jest cała masa niewdzięczników, ludzi, którym wszystko nie pasuje, są niezadowoleni ze wszystkiego, więc ja rozumiem także ich, naprawdę, że oni po prostu mają radość z niszczenia komuś życia. Że po prostu to jest ich hobby. Siedzą na wykop.pl, nazywają się Druszlaki i mają radość w tym, że komuś dowalą. Że jeździł jesienią po lesie, dowalić mu. Czy ma jakieś hobby, dosrać mu. Oczywiście, no bo jakby miało być inaczej. Ludzie prowadzą różne kanały na YouTubie i się rozwijają na YouTubie. To jest, dla części jest to hobby, dla części jest to praca, ale ludzie się tym cieszą, tym YouTubem, że mają ze swoje kanały, mogą sobie działać. Tak jak wcześniej były blogi, dla ludzi jest to kupa frajdy. No i cieszą się, że mogą, że jest. No, jakoś to tak wygląda. Naprawdę jest dla mnie niepojęte, co ludzie mają w krytykowaniu tego, że to źle, tamto źle, że ten ham coś tam źle powiedział, nie oznaczył reklamy, czy źle oznaczył, czy coś tam. Nie rozumiem tej nienawiści, zwłaszcza, że ludzie prowadzą dużo kanały. Ja prowadzę dużo kanał, Marcin prowadzi dużo kanał. Moje koleżanki też prowadzą dosyć dużo kanały, mam na myśli tutaj duże kanały, takie jak Joyce, czy Belina Zofi, czy Kelly Mrs. Loss, czy Jody Caluzzi. Prowadzą dużo kanały, wiele lat. Zaczęły jeszcze przede mną. I każdy czerpie z tego radość. I ludzie się nawzajem wspierają, zamiast siebie nienawidzieć.
jeżeli youtuberzy potrafią siebie wspierać, nie mówię tutaj o polskim odnośniku YouTube'a, bo na polskim YouTube'ie jest troszeczkę patologicznie jak zawsze, tylko o zachodnim YouTube'ie to wygląda. Natomiast no tych druszlatów nie jestem w stanie zrozumieć. Dalsza rzecz. Znajomi z dawnych lat, z czasów przed-YouTube'owych tak zwanych, u mnie czasy YouTube'owe nastały w lutym 2015 roku. A więc znajomi z czasów przed-YouTube'owych... Chryste Panie, co tu się dzieje? Tak. Dobra. Mam nadzieję, że jakoś mnie widać, bo kurna... Słońce troszeczkę zacina i nie mogę ustawić ostrości. Z czasów przedyoutubowych. Ludzie, rozumiem, ludzie, którzy wiele osób, które usłyszało w 2015 roku, że otworzyłem kanał na YouTubie, postanowiło mnie zhejtować od razu. Ty stary dziadu, masz 29 lat. Teraz mam 35. Masz 29 lat dziadu i ty się bierzesz za YouTube, gdzie to jest dla teenagers, ty się za to bierzesz, ty, co ty masz w głowie, ty jesteś stupid, ty jesteś dumb, ty jesteś w ogóle weird, co za weirdo. No, takie były teksty, wiele osób się wtedy odwróciło, rozumiem, ale chodzi o te osoby, które się nie odwróciły. Te osoby, które się odwróciły, to rozumiem po prostu, że to, że ktoś może mieć hobby, jest dla nich uwłaczające i że może robić coś innego niż one. To jest dla nich strasznie uwłaczające. Rozumiem. Sorry. Ja pierdzielę. Dobra. Wracamy. Nie będę tego wycinał, nie chce mi się. Dobra. To, że ktoś może mieć hobby, to jest dla nich uwłaczające. No to jest dla mnie no, niepojęte. Drugą kwestią jest to, że do wielu znajomych, osób, z którymi chodziłem do jednej klasy w szkole podstawowej, w gimnazjum, w szkole średniej, ponieważ jestem z tego pierwszego rocznika, który podlegał pod system 6-3-3, czyli że 6, to, co zostało wprowadzone w 2019 roku. Byłem w 6 klasie szkoły podstawowej, kiedy się dowiedziałem, że wchodzi reforma i że zamiast 8 klas będzie 6, plus 3 dni bazy, plus liceum 3-letnie, a nie 4. Teraz zostało przywrócone do starego systemu 8 plus 4, ale wtedy tak było, ja byłem tym pierwszym rocznikiem, więc dziękuję tym z mojej klasy ze szkoły podstawowej, którzy za wyjątkiem Basi Leczek, obecnie Palewskiej, jej naprawdę dziękuję, ponieważ ona się zawsze, na nią można liczyć, można do niej napisać, z nią pogadać, ona jest taka naprawdę w porządku. Ale podziękowania dla całej reszty mojej klasy. Było nas 17 w klasie, czyli minus ja i minus Basia, 15 osób. Podziękowania, że mieliście w dupie wszystko. I jak do was pisałem, że potrzebuję waszego wsparcia na YouTubie, że miałem do was ofertę biznesową, że potrzebowałem po prostu, żebyście postatystowali przez około godzinę u mnie na kanale czy dwie, za dosyć dobrą gratyfikacją. Kiedy was potrzebowałem waszej pomocy, to nikogo kurwa nie było. Tak więc wielkie dzięki dla mojej byłej klasy ze szkoły podstawowej, szkoły 2000 w Szczecinie, za to, że nie wspieraliście nas. Że mnie nie wesparliście w prowadzeniu kanału. Że mieliście to po prostu w dupie. Wielkie podziękowania, naprawdę, że tak się zachowaliście, że nikt z was nie miał czasu. Kamila, dzięki. Będę pamiętał na przyszłość. Inne osoby też. Karolina, dziękuję z mojej podstawówki. Dziękuję wszystkim naprawdę, że tak się wspaniale potrafiliście zachować. Tak więc dla mojej byłej klasy ze szkoły podstawowej, za wyjątkiem Basi, której naprawdę dziękuję, że zawsze można na nią liczyć i zawsze jest w porządku, to dla całej reszty mojej klasy 15 osób, no naprawdę nie wiedziałem, że tacy jesteście, że po 6 latach w podstawówce
macie wszystko w piździe. Nie wiedziałem, że tacy jesteście. No ale teraz się dowiedziałem, będę wiedział na przyszłość, wy będziecie czegoś potrzebowali. Też taki będę. Że nie można na was liczyć. Dla moich klasy z gimnazjum tutaj było nas 27. Też dziękuję wszystkim 26, za wyjątkiem mnie, że nie miało z wami kontaktu i że ci, na których powinienem liczyć, zwłaszcza na 5 osób powinienem móc liczyć z tej klasy, na 5 osób, na Asię, na Wiktorię, na Julię, na Anię i na Magdę. No dzięki. Asia, Wiktoria, Julia, Ania, Magda. Dzięki. Wiedziałem, że na was nie można liczyć. I dla mojej klasy z liceum, 33 osoby nas było w klasie, 3 chłopaków, 30 dziewczyn. Podziękowania dla wszystkich 32 osób za to, że po 3 latach, gdzie byliśmy razem w jednej klasie, gdzie razem się bawiliśmy, razem imprezowaliśmy, wszyscy na siebie wspierali, dawali sobie przypisywać zadania domowe z różnych przedmiotów, że było przez 3 lata zajebiście, że później mieliście wszystko w piździe. Dzięki wielkie, że nie można było na was liczyć. Tutaj mógłbym podziękować w zasadzie na te 32 osoby, za wyjątkiem chyba raz, dwa, 30 mógłbym podziękować. Dziękuję wszystkim, że można było na was liczyć, że tacy byliście, że nie można było na was polegać. Szkoda, że o tym nie wiedziałem wcześniej, ale zapamiętam sobie. Też coś będziecie kiedyś potrzebowali, też będę miał do was takie podejście. Dzięki. Dziękuję. Dobrze wiedzieć, że można na was nie liczyć. No i dziękuję osobom do mnie z roku, z 3 kierunków studiów, z zarządzania, z Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej, z prawa z Uniwersytetu Szczecińskiego i z informatyki z ówczesnego zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dziękuję, że można było na was nie liczyć, że zwłaszcza osobom z 3 lat z Wydziału Prawa z lat 2008-2013, 2009-2014 i 2010-2015. Z tych 3 roczników szczególnie wam dziękuję, ponieważ na was można było, na was można nie polegać. Było nas na roku 300 osób na pierwszym roku, później się nas skurczyło do jakichś 180. Tak samo było na poprzednich roczniach. Na 600 osób nie mogłem liczyć na nikogo. Nie mogłem liczyć na nikogo podczas mojej kariery YouTube'owej. Pisałem do wielu osób ode mnie z roku, że mam do nich biznes i że potrzebuję ich wsparcia w formie statystowania na kilku filmach. Oczywiście ludzie, jak słyszą YouTube, to one reagują panikom całkowicie. Dziękuję, że można było na was nie liczyć, że tacy jesteście. Będziecie coś potrzebowali, też będę miał to w dupie. Dzięki wielkie, że okazaliście się nieodpowiedzialni, ponieważ ja wiem, że większość osób zarówno z mojej szkoły podstawowej, gimbazy, średniej, ze studiów pracuje za minimalną krajową w Polsce albo na trochę powyżej tej minimalnej krajowej. Zdaję sobie także sprawę, że wiele z tych osób ma różne tam obowiązki, zarówno służbowe, jak i domowe, dzieci, rodzinne, mężów i tak dalej. Rozumiem. Ale jeżeli mieliście możliwość poświęcenia pół dnia, i to nie w tygodniu, tylko dnia wolnego od pracy, w sobotę lub w niedzielę, żeby zarobić jakieś 400 euro, czyli dosyć sporo, ponieważ w Niemczech za najniższą krajową 1500 euro tą kwotę się zarabia w jakieś 5-6 dni przy najniższym wynagrodzeniu w Niemczech. A że w Polsce się zarabia z połowę tego, jak nie lepiej. Znaczy, bo nie lepiej. No to półmiesięczne wynagrodzenie za pół dnia pracy, albo nawet mniejsze wynagrodzenie w Polsce za pół dnia pracy,
No, słuchajcie, no, to, że wam się nie chciało schylić ręki po 400 euro, czy jakieś około 2000 zł, nie pamiętam obecnego kursu, sorry, ja żyję w strefie euro, nie chciało wam się schylić, nie mieliście czasu poświęcić w weekend pół dnia, nie prosiłem was o przysługę, ja dla was wszystkich zawsze byłem friendly, robiłem pro bono publico, jak byliśmy w szkole czy na studiach. Nie byłem interesowny w tamtym czasie. Tutaj nie dość, że was prosiłem o pomoc, to jeszcze za ten biznes mogliście uzyskać hajs. Nie chcieliście się schylić po ten hajs, który jest wartością pół do nawet całej najniższej krajowej w waszym kraju. Nie chciał wam się po 400 sięgnąć ręką, żeby poświęcając pół dnia w weekend. Dzięki wielkie, także dzięki wielkie, że na was nie można było liczyć. Tutaj także dziękuję wszystkim, którzy postanowili skrytykować mój content oraz to, co robię. To, że człowiek rozwija swój kanał, że ma jakieś hobby, dla was jest problemem, jest to okazją do krytyki. Dziękuję także tym, którzy powiedzieli w zeszłym roku mi, że zamiast wydawać pieniądz, powinienem oszczędzać. Nie kupować rzeczy potrzebnych do YouTube'a, ponieważ trzeba oszczędzać. Najlepiej bym chodził doły, żeby oszczędzać. Po co inwestować w samochód, kupić samo auto i doprowadzić je do stanu używalności, jak można jeździć komunikacją miejską i będzie taniej. Słuchajcie, może i w niektórych miastach będzie, ale w pewnych miastach się wyjeżdżam często poza miasto, często się gdzieś nie dojedzie, czasami trzeba wziąć jakiś sprzęt. Słuchajcie, bez piermandolenia o oszczędzaniu. Ale dziękuję wszystkim tym, którzy skrytykowali to, że wydałem pewien pieniądz na rozwój kanału, na siebie i tak dalej. Dziękuję bardzo tym wszystkim krytykantom, którzy postanowili robić tutaj za ministra finansów w moim własnym budżecie. Tak więc dziękuję wszystkim dziewczynom ze wszystkich trzech roczników, do których pisałem ze studiów, na które chodziłem, z Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrzesińskiego, ponieważ można było na was nie liczyć. Wiem, w latach studiów, przez 5 lat studiów, zajebiście było razem imprezować, nie? Zajebiście było razem imprezować, co się działo, to były czasy przedyoutubowe. No nie dało się tego nabrać w tamtych czasach. Niestety ani kamerki w telefonach, ani kamery zewnętrzne, ani nawet uszczanki nie dysponowały takimi możliwościami, żeby to utrwalić, jak imprezowaliśmy. A szkoda, a bardzo wielka szkoda, czasy przedyoutubowe, no niestety, ale obecnie no było fajnie, zwłaszcza, że wiecie, że miałem ze strony babci Teresy, czyli babci od strony mojego taty, bardzo duże finansowanie, więc na studiach mogłem w miarę niestrępowany sposób korzystać z życia studenckiego. No, zajebiście było, tak? No, szkoda, że teraz, jak was potrzebowałem, to z waszego wsparcia korzystać już nie mogłem, bo potrzebowałem waszego wsparcia. Tak pisałem do was właśnie i nie za darmo. Ja bym rozumiał, że macie pracę, zajęcie i tak dalej, nie chcecie pro bona fidei się angażować. Rozumiałbym to, ale naprawdę można było się dogadać i jednak uważam, że no, powinniście się zachować inaczej. I to jest bardzo wiele osób. Marta M. ode mnie z Dziupy Dziekańskiej. No. Monika D. z drugiej grupy. Martyna K. Monika Z. z ostatniej grupy, najpierw z 10, a później z 6. No tak. Tak trzeba powiedzieć, że zachowaliście się bardzo
bardzo nie w porządku. No bo oczywiście tą ci się studia, to nie zapomnieliście o dawnym znajomych. Ludzi, z którymi coś zawdzięczacie. Ale oprócz imprezowania także wiedzieliście, do kogo uderzyć po notatki z wykładów, z kim być w grupie na ćwiczeniach, żeby dobrze na tym wyjść. To wszystko rozumiem. Szkoda tylko, że zapomnieliście to później. Poszliście na aplikację i zapomnieliście o znajomych ze studiów, tak? No dobra, część poszła z wami na aplikację, ale część może miała inne plany. Warto o tym pamiętać, że są ludzie, dzięki którym coś zawdzięczacie w życiu. Przykre. Niestety bardzo, bardzo przykre, bo myślałem, że można na was liczyć. Po 5 latach na jednym roku, najczęściej w tym, gdzie razem mieliśmy wykłady, no, tyle się działo. No przykre. No i chciałbym się podziękować takim ludziom znajomym, których poznałem w mojej pracy. Tam gdzieś tam przy okazji pracy gdzieś tam się zapoznawało w związku z kwestiami hobbystycznymi. No tutaj jeśli chodzi o hobby, są osoby takie właśnie luźne, którym też muszę podziękować za to, że nie można było na nich liczyć. Przez lata było wszystko w porządku, ale kiedy zacząłem zajmować się YouTube'em, to nagle coś im się odwiedziało, już nie chcieli utrzymywać kontaktu, a zawsze było wszystko w porządku, myślałem, że można na nich liczyć. No to zacznijmy po kolei. Patrycja, myślałem, że jesteś w porządku, bo przez długie lata tak było. Myślałem, że jest wszystko ok. No, twoje zachowanie, brak kontaktu, nie rozumiem tego. Marta J, Monika S, tacy różni znajomi, no. Też myślałem, że mogę na was polegać. Przez pewien czas wszystko było w porządku. Zacząłem się zajmować YouTube'em, wy zerwaliście kontakt. A zależało mi na waszym wsparciu w formie statystów na filmie. W formie statystów na filmie. No. Roxana M, Monika F, Ala A. No, dużo takich jest. Paula P. Alicja S. No i cała masa jeszcze innych osób, które się przewinęły, takich właśnie luźnych znajomych, na których myślałem, że można polegać. Violetta S, Agnieszka S. No. Bardzo wiele osób, na których się zawiodłem, ponieważ wy się po prostu panicznie boicie, albo się panicznie boicie YouTube'a, bo po prostu albo w ogóle z wami nie ma kontaktu, nie odpisaliście na żadną wiadomość, albo odpisaliście, że macie swoje życie, nie macie czasu, dzięki, że pamiętaliście o dawnych czasach. I także... Dobra. Świeci się po oczach, także nie widać nic. Ja pierwandolę, co tu się wydarzało? Tak więc ta moja litania tego, co było nie tak z tymi osobami, niestety jest duda. Ale ogólnie objawy są takie, albo ludzie w ogóle nie odpisują, a przecież mnie kojarzą. Albo odpisują i piszą, że nie mają czasu absolutnie, no bo przecież oni mają swoje życie teraz, no i
niestety, no szkoda bardzo, no nie da rydy, panie, nie da rydy, no bo dzieci, rodzina. Szczególnie że na studiach tak nie mówiliście, kiedy to korzystaliście z profitu bycia moimi znajomymi. No, także szkoda, że osoby z lat szkolnych, niektórzy to się to normalnie odzywają, tak, tak mam czas, ale jak przejdę co do rzeczy, że jest biznes do zrobienia YouTube'owy i że to jest win-win układ, no to nagle się okazuje, że milkną, że odezwę się i się nie odzywają. No. Ja rozumiem, że każdy ma swoje życie, ale sorry, w taki sposób postępować naprawdę nie wolno. Tutaj bardzo wiele osób uważam, że postępiło nie fair, zwłaszcza, że to był typowy układ biznesowy. Jeżeli wy się nie chcecie schylić po hajs, no to jak wy chcecie wyjechać na zachód i dobrze zarabiać, skoro zachowujecie się w sposób no, barbarzyński, muszę to jednoznacznie określić. Jak wy chcecie mieć w życiu dobrze? O to chodzi, że w życiu takim już dorosłym, po zakończeniu szkoły, po zakończeniu studiów, trzeba pamiętać o ludziach. O ludziach, którzy są koło was. Ponieważ ten znajomy może wam kiedyś życie uratować. A jakieś takie drobne niebo nie, może zarzucować, że ta osoba nie będzie chciała później mieć z wami żadnego kontaktu i nic już tego nie zmieni. Tak więc warto się zastanowić, co się komu mówi i że kogo się olewa. Bo ja jestem tego typu osobą, że jestem dranym się już, że można wiele się dogadać, wiele rzeczy zrobić, ale na zasadzie win-win. A jeżeli ktoś mógł na mnie polegać wcześniej, a później, gdy ja potrzebuję działania wspólnie, jakiegoś kolabu, to ta osoba mówi nie, to jest to niesamowicie przykra sprawa. Ja to później zapamiętuję i już za tą osobą dalej nie chcę się później kontaktować. I później te osoby są dziwne, dziwią się, że ja z nimi nie chcę żadnych tam współprac mieć. No bo, no słuchajcie, no szadę bardzo. Jeżeli ktoś siebie traktuje jak gówno, to nie będziesz mówił, że tutaj deszcz pada, nie? Tak więc jeszcze raz, dziękuję wszystkim, którzy mi nie pomogli i którzy mnie nie wsparli, mimo że do nich pisałem, że miałem do nich jakiegoś deala do zrobienia. Dziękuję także wszystkim firmom, do których pisałem w tym roku maile w sprawie deali biznesowych na YouTubie, z którymi chciałem nawiązać współpracę w sensie promowania ich produktów, którzy nie odpisali albo odpisali w sposób wymijający na zasadzie a dobra, nara, pomyślimy, zastanowimy się, odezwiemy się, nie odezwaliśmy się. Przekażemy do właściwej osoby, ta osoba się odezwie, nie odezwała się. Dziękuję wszystkim także firmom, które mi nie pomogły. Byliście bardzo wspierający w tym waszym niepomaganiu. Prawdziwe podziękowania, szczere, mogę tylko skierować tutaj do pojedynczych osób. Będzie to Wiktor, mój bardzo dobry znajomy, mój friend z Berlina. Do Wiktora mogę się skierować szczere podziękowania. Do Basi P. Z mojej klasy ze szkoły podstawowej, która jest chlubnym wyjątkiem od reguły mienia wszystkich w dupie, która zawsze była bardzo otwarta, przyjacielska i na którą zawsze mogłem liczyć zarówno w czasach studenckich, jak i późniejszych. Basiu, na ciebie zawsze można polegać. Dalej. Podziękowania także dla Oli M. z mojej grupy dziecięcej ze studiów z Wydziału Prawa, ponieważ w momencie, kiedy byłem w jednostce penitencjarnej, mogłem liczyć na jej wsparcie, poświęciła czas, żeby
mnie odwiedzić na widzeniu adwokackim, gdy w czasach, kiedy była aplikantką, poświęciła czas modłem na Aleksandrę M. liczyć w... I sam fakt, że poświęciła ten czas, raz przyjechała na widzenie adwokackie, ale sam fakt, że jej się chciało i że się pojawiła wtedy, kiedy byłem w jednostce penitencjarnej w Stargardzie, się pojawić, dużo dla mnie znaczy, że jej się chciało po prostu. Bo jednak widać, że można postępować w porządku. I także podziękowanie dla mojego wieloletniego znajomego, takiego dobrego frienda Krzysztofa W., pseudonim Ator z kanału Wideo Prezentacje, ponieważ mamy wiele, w wielu poglądach się zgadzamy, w wielu sprawach się zgadzamy, jeśli chodzi o poglądy nasze, w wielu sprawach się różnimy, jednak różnimy się w sposób taki, bym powiedział, piękny, się różnimy, że potrafimy ze sobą rozmawiać. I to jest piękne, to jest wspaniałe, że ludzie właśnie potrafią ze sobą rozmawiać. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne w obecnych czasach, żeby umieć rozmawiać z drugim człowiekiem, żeby mimo różnicy poglądów zachować wzajemny do siebie szacunek. Często się wymieniamy komentarzami na profilach facebookowych odnośnie właśnie takich różnych kwestii bieżących. Myślę, że Krzysiek też jest osobą, która mi bardzo pomogła, kiedy miałem sprawę przed Sądem Najwyższym, sprawę właśnie taką, mało przyjemna sprawa była, bo to była kasacja od wyroku karnego, gdy potrzebowałem po prostu na gwałt adwokata z Warszawy, żeby tym się zajął, bo mój z tego miasta, gdzie był ten pierwszy wyrok w pierwszej drugiej instancji, przeprowadził przez dwie instancje, ale potrzebowałem kogoś na miejscu w Warszawie, to by się udał do Sądu Najwyższego. Tam zapytałem, w które strony bardziej uderzać, w które strony mniej. Też miał czas się zapoznać z tym moim wyrokiem. To było w 2015 roku, później w 2016. Wtedy miałem doła przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy mi się zawaliło troszeczkę rzeczy w życiu. Był dla mnie wsparciem właśnie Krzysiek oraz Łukasz Mościcki, dwóch chłopaków z Warszawy, na których zawsze można polegać, mimo że mają masę własnej pracy na głowie, zawsze są życzliwi i normalni i można na nich polegać. No tutaj jest kwestia, no mi się wydaje, że pewnych wzorców i zachowań, pewnych zasad, że są naprawdę w porządku. Im też szczerze dziękuję, że są jacy są i że mają takie właśnie swoje dużą wartościowość osobistą. A tu mi świeci prosto w dały, mi świeci teraz, nic nie widzę, dosłownie nie widzę nic, widzę na 5 metrów do przodu, a jest goły lód na ulicy. Dobra, wracamy do tematu, także tym osobom naprawdę szczerze dziękuję. Dziękuję także części mojej najbliższej rodziny, a w tym także moim rodzicom, którzy mimo różnicy w wielu poglądach nadal mam z nimi kontakt i że następuje obustronne wspieranie się nawzajem, że mimo różnicy w wielu kwestiach są. Za to nie dziękuję mojej rodzinie dalszej, mojej dalszej rodzinie w postaci mojej cioci, siostry mojej mamy, za to, że zachowała się, zachowała względem mieszkania po babci Janinie, że mam do niej wielki żal o to, że to mieszkanie powinno pójść na wnuki, powinno być sprzedane, każdy z wnuków powinien otrzymać 1/3 kwoty uzyskanej ze sprzedaży tego mieszkania, a mieszkanie stoi, jest prawda wynajmowane, to starcza ledwo na pokrycie kosztów. Jako jeden z trzech wnuków mam o to pretensje, że
ciotka Małgorzata, siostra mojej mamy, nie postąpiła tak, jak należy, ponieważ babci zawsze zależało na wnutach, a się okazuje, jak przychodzi co do kwestii hajsu, to jest z tym zwykle problem. Tak więc jest to niesamowity wstyd, zwłaszcza, że to jest moja chrzestna. Wstyd jest naprawdę ogromny. Ogromny wstyd.